Jeżeli ty na swoje konto w Fortnite chciałbyś otrzymać prezent w postaci tylu fałdolców, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Trzymano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam kilka nowości świata Fortnite i w tym m.in. pokażę wam mapę, która pozwoli wam szybciej wbić nowego skina, porozmawiamy sobie na temat nowej aktualizacji, darmowych nagród i naprawdę jeszcze więcej, także koniecznie dodajcie ten film do końca, żeby nie przegapić żadnej z tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod i naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma ten kodzik wpisany. A teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku mapka na expa, więc oczywiście chodzimy tam, gdzie zawsze, kod do wyspy, wpisujemy ten oto kodzik i tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa, na każdej z takowych mapek na samym początku musicie odczekać od 10 do 15 minut, no i oczywiście zaraz wam pokażę, jak tutaj wbijać expa. Więc na samym początku po wejściu na takową mapę idziemy sobie dokładnie w prawy róg do tej oto maszyny, stajemy na nią i u góry mamy przycisk z AFK EXPem, tak samo po drugiej stronie dokładnie na tym oto ziumalu, także sobie tutaj na niego wchodzimy i tutaj gdzieś u góry powinniśmy też mieć właśnie przycisk z EXPem, tylko najlepiej jakbyśmy na to stanęli, o i tutaj mamy przycisk, no i w tym momencie idziemy na środek tej oto areny, no i w tym momencie idziemy sobie dokładnie na właśnie ten róg, więc w tym rogu gdzieś tu powinien być właśnie taki oto glowstick, więc klikamy tutaj RXP, no i dostajemy naszego pierwszego expa. No i w tym momencie idziemy sobie po raz kolejny, wychodzimy z tej oto strefy i idziemy sobie dokładnie tutaj, czyli od spawna w prawo, idziemy do tego oto rogu i tu budujemy 6 ramp do góry, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, no i jeszcze 4 podłogi, czyli 1, 2, 3, 4 i tu powinniśmy mieć taki oto niebieski dymek, więc tańczymy dowolną memotkę i w tym momencie po raz kolejny dostajemy więcej expa. No i moi drodzy, teraz idziemy do ostatniego przycisku, który też myślę, że da nam całkiem sporo expa, bo tutaj w minuty już wbiliśmy 20 koła. Podchodzimy sobie dokładnie do właśnie tego oto przycisku. No i koło tego przycisku, dokładnie w tym miejscu, czyli właśnie tutaj jest przycisk, tutaj jest jedna kratka odstępu, stawiamy sobie rampę i budujemy sobie tak zwane boksy w górę. Musimy łącznik zbudować 5, czyli 3... 4, o i dokładnie tutaj, tak jak był ten dymek, tańczymy emotkę, to jednak 4 musicie zbudować. No i tak jak widzicie, po raz kolejny dostałem expa. No i myślę, że 20, tutaj 3024, no jest to naprawdę dobry wynik, no prawie 30 tysięcy expa w tak naprawdę niecałe 2 minuty i jeszcze więcej, cały czas ten exp tutaj rośnie. No oczywiście po odczekaniu dłuższego czasu jak najbardziej dostaniecie go o wiele więcej. No i też możecie tutaj grać ze znajomymi i za eliminowanie ich też dostajecie expa. Także mapka jak najbardziej na plus, a my przechodzimy sobie do nowości ze świata Fortnite. Więc moi drodzy, na samym początku teraz na ekranie widzicie zwycięzcę konkursu na pakiet Spidermana Miles Morales. No i generalnie no to ta osoba już otrzymała swoje przedmioty, że tak powiem, do gry. I generalnie jeżeli wy chcielibyście dostać cokolwiek ze sklepu z przedmiotami, jakiś prezencik ode mnie, to jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić pod tym filmem łapeczkę do góry i gdzieś w komentarzu napisać wasz nick z Fortnite'a. No i kto wie, może będzie to też pakiet właśnie Spidermana Miles Morales, ale no tak czy siak myślę, że fajna akcja. Po prostu za oglądanie mnie możecie otrzymać na przykład prezent, także myślę, że spoko, a my przechodzimy sobie oczywiście do nowości. Więc na samym początku mamy nową aktualizację, która była w sumie dość niespodziewana, lecz jak się okazało, była to aktualizacja balansu. I ta aktualizacja w sumie była też troszeczkę dziwna, więc na samym początku mamy to, że została znerfiona tak zwana heavy sniperka, no i przy okazji wraz z tym również granaty, czyli generalnie jedna z gorszych decyzji Epic Games, ze względu na to, że granaty wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo zapomniany przedmiot. No i teraz zamiast 100 damage'a, te robią nadzwyczajnie w świecie, chyba z tego co wiem, to tylko 40. Także według mnie giga słaba zmiana. Tak samo jak i również mamy właśnie heavy sniperkę. I heavy sniperka normalnie w graczy ma taki sam damage, lecz generalnie w struktury jest ona strasznie osłabiona. I na przykład z tego co wiem, to bije ona tylko łącznie 150 w daną strukturę. Więc przykładowo, no to takiej ściany z właśnie na przykład kamienia, bądź też z metalu, już niestety, ale nie złanszotujecie i jedyne co możecie, że tak powiem, wziąć na hita, to jest tak zwana ściana z drewna. Także według mnie troszeczkę dziwne, ale no, to jest decyzja Epic Games i tak to właśnie wygląda. Tak samo jak i również, moi drodzy,
Bardzo ciekawa informacja jest również taka, że po prostu jesteśmy już w jakiś dosłownie 80 coś procentach sezonu, chyba w jakiś, no nie wiem, 85 czy 6, więc jesteśmy już dosłownie na końcu tego sezonu i już dosłownie za parę dni po prostu będziemy w nowym sezonie. Nawet ostatnio pojawił się film na temat nowego sezonu i pewnie też niedługo na dniach pojawi się jakiś nowy kolejny, bo no wiadomo, coraz mamy więcej informacji na temat tego sezonu. Tak samo jak i również otrzymaliśmy oficjalną informację, że właśnie tak zwana katana została, że tak powiem, wyłączona do końca obecnego sezonu. I generalnie no to jest to spowodowane glitchem. Tak, glitchem, o którym już wam, że tak powiem, po prostu mówiłem, że jak sobie tam odepniecie internet i tak dalej, to możecie robić jakieś dziwne triki z kataną, więc Epic Games po prostu zadecydowało, że nadzwyczajnie w świecie katanę po prostu wyłączy. I już teraz niestety, ale się nią nie da zagrać, także właśnie tak to wygląda. A teraz przechodzimy sobie do tematu darmowych nagród, bo tych darmowych nagród, moi drodzy, w grze jest naprawdę, ale to naprawdę bardzo dużo. Więc na samym początku mamy właśnie darmową emotkę z tak zwanych gier rankingowych. I no ja rozumiem, że niektórzy no nie lubią grać na jakichś takich spoceńców, bo wiadomo, teraz gra rankingowa to jest jak stara arena, ale tak czy siak myślę, że tutaj ukończenie tych wyzwań to nie jest jakoś strasznie trudne, a możecie właśnie zyskać darmową emotkę. Także według mnie jest to jak najbardziej na plus. Tak samo jak i również, moi drodzy, mamy tak zwaną właśnie Desdemonę, czyli generalnie zadania najzimniejszych kręgów. No i jak najbardziej każdemu polecam sobie to odebrać, bo generalnie wraz z powrotem Spidermana Miles Morales, w sensie jak ten się pojawił, to bardzo dużo osób zaczęło, że tak powiem, grać nagle w Fortnite'a. No więc przy okazji, jak na przykład jakieś nowe osoby powróciły do gry, to mogą wejść sobie do sklepu z przedmiotami i odebrać darmowy pakiet i za wbijanie poziomów konta otrzymywać darmowe nagrody, w tym za wbicie 50 poziomów darmowego skina, co myślę, że jest naprawdę bardzo dobrą ofertą. Tak samo jak i również akcja Restart. I akcja Restart, moi drodzy, jest naprawdę banalna. No a w takowej akcji Restart możecie zgarnąć chociażby malowanie, emoji, plecak, jak i również kill-off. No myślę, że te nagrody są naprawdę giga spoko, więc jak najbardziej każdemu polecam. Tak samo jak i nagrody, o których wie mega mało osób, to są właśnie tak zwane nagrody tego sezonu. I generalnie, moi drodzy, no to za ukończenie właśnie zadań 11 tygodnia, właśnie w po prostu zadaniach tego sezonu, możecie zgarnąć na wasze konto darmowe nagrody Spidermana Miles Morales i są one generalnie trochę słabe, bo z tego co wiem, to jest to pakiet muzyczny, pajęczyny i perfumy i jeszcze chyba jakiś ekran wczytywania czy coś takiego. No niestety, ale no te nagrody nie są za ciekawe. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości pojawi się coś jeszcze, chociażby z tym Spider-Manem, bo otrzymaliśmy chociażby darmową emotkę, w sensie darmowy kill-off z emotką, no i teraz generalnie też jest ten Spider-Man w sklepie, więc przypominam, że wy nadal możecie go wygrać i no jest to, że tak powiem, nadal możliwe, więc oczywiście subskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawcie tu łapeczkę do góry i no, możliwe, że tym razem uda wam się go wygrać. Nie mam absolutnie pojęcia, ile jeszcze ten będzie w sklepie, ale jeżeli na przykład wygracie konkurs i tego nie będzie w sklepie już, no to nadzwyczajnie w świecie mogę wam wysłać coś innego. Przykładowo osoba, która wygrała, otrzymała akurat ten pakiet. No, także myślę, że naprawdę bardzo ciekawie. No i oczywiście w przyszłości będzie więcej tych konkursików, bo ten wam się mega spodobał. No i to by było na tyle. Oczywiście jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to z kodzikiem HEXOKOD. A ja tymczasem życzę wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której godzinie ten film oglądacie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!